takie mecze jak z Łodzią, to trochę uczą, więc myślę, że troszeczkę pokazałyśmy, na co nas stać teraz tym meczem z Wrocławiem, więc no, cieszę się naprawdę. Bardzo chciałabym być bardziej dyplomatyczna, może też z racji mojego doświadczenia, ale nie potrafię. Po prostu dałyśmy się rozegrać pilankom i przepłaciłyśmy prawie dzisiaj całym meczem. Mimo wszystko bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać i naprzód, głowa do góry, nie spuszczamy głów, idziemy do przodu. Nie, imieniny jutro, urodziny były. Nie, to tak naprawdę nasz jeden ze sponsorów, także pozdrawiamy i dziękujemy bardzo. No na pewno i ten pierwszy set wygrany pewnie. W drugim też pokazałyśmy dobrą siatkówkę, a później to my znowu przestałyśmy grać, bo tak naprawdę gdzieś tutaj wszystko w tym spotkaniu zależało od nas, bo w tych trzecim i czwartym secie no, nie pokazałyśmy takiej siatkówki, jakiej chciałyśmy. Co się stało? Nie wiem, no pierwszy set, może troszeczkę wyszłyśmy wystraszone i tak do 14 to tak nie za rewelacyjnie przegrać, ale myślę, że wynik 3-2 napawa jakimś optymizmem co do meczu z Bielskiem. No cieszę się przynajmniej z tego punkta, było naprawdę bardzo blisko zwycięstwa, no ale niestety nie udało nam się. Wydaje mi się, że było za łatwo w pierwszym secie i spadek koncentracji, który sprawił, że wszystko się rozeszło pomału. No przed meczem na pewno ten jeden punkt brałybyśmy w ciemno, a po takiej walce i po takiej końcówce gdzieś pozostaje niedosyt, bo przegrałyśmy 15-13 i mogłyśmy stąd wyjechać z 2 punktami. Natomiast tak jak mówisz, było 2-0 i w pierwszym secie dostałyśmy bardzo wysoko i nie mogłyśmy się za bardzo odnaleźć na boisku. Potem po tym trzecim secie gdzieś wróciła wiara, zaczęłyśmy się bawić tą siatkówką, walczyć. Myślę, że bardzo dobrze zagrałyśmy blok obrona i no cieszymy się, ale gdzieś jest niedosyt. To był dla nas tak trudny mecz mentalnie dla całego zespołu, że bardzo się cieszę, że wygrałyśmy w ogóle ten mecz. No od czegoś trzeba zacząć. Więc upadłyśmy już myślę w poprzednim meczu tak nisko, że czas najwyższy się podnieść i wierzę, że będzie tylko lepiej.